Hejka, z tej strony Hubert i Sebastian. Znajdujemy się dzisiaj w centrum Warszawy i przetestujemy dla Was menu z miejsca Popeyes. Test Bulldogu Wam się spodobał. Postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego, tylko że z Popeyesem. Popeyes to nowe miejsce, które pojawiło się jakiś chyba rok temu w Warszawie. Chcemy sprawdzić, czy jest to duża konkurencja dla Maca albo KFC. Tak. Na pewno będzie to podpowiedź dla ludzi, którzy nie są z Warszawy. A także dla ludzi, którzy jeszcze nie mieli okazji przetestować tego w swoim mieście. Jest to sieć amerykańskich fast foodów, która specjalizuje się głównie w kurczaku w stylu Louisiany. Z kluczowych informacji to marka powstała w 1972 roku w Nowym Orleanie. I słynął głównie z pikantnego kurczaka w stylu Louisiany. Robię nam zdjęcia wszędzie paparazzi. Marka również znana jest z mocno charakterystycznego jedzenia. Zamknij się, ona jest również z mocno przyprawionego jedzenia. Marka znana jest również z mocno przyprawionego jedzenia. Charakteryzuje się autentycznym smakiem, co sprawia, że przyciąga coraz więcej klientów na całym świecie. No brzmi to dobrze. Sprawdzimy to. Zaraz wracamy z jedzonkiem. No zamówiliśmy tego sporo. Nic oprócz chyba frytek z Popeyesa nie próbowaliśmy. Ale na pewno jeszcze raz tutaj spróbujemy. Let's go, od czego zaczynamy? Dobra, my sobie teraz to wszystko powykładamy, żeby było tasty. Tak jak te asetyckie mukbangi, musimy tak fajnie poukładać. I ogólnie dziś przez cały dzień nic nie jedliśmy, dlatego że wydaje mi się, że tutaj mamy gdzieś ponad 20 tysięcy kalorii. Jezu, więcej. Moja dieta poszła się. No kończcie sobie sami. Dobra, od czego zaczynamy? Teraz powykładamy sobie wszystkie rzeczy i pokażemy Wam, co tak naprawdę zamówiliśmy. Trochę jest tych rzeczy, bo zamówiliśmy takie najbardziej podstawowe produkty. Jest ich sporo, ale nie jest to wszystko. No bo wiemy, że i tak byśmy tego nie przyjedli. Tak, a nie chcemy marnować jedzenia, tak jak dużo ludzi nam to zarzuca na TikTokach. Dobra, let's go! Let's go! No, yeah. Na razie sobie wszystko wyciągamy. To jest paragon i przedstawiłem Wam na samym końcu ceny tego wszystkiego, bo jakby tania nie jest. Dobra, zaczynamy od frytek na samym początku, bo one mają tutaj taki serek. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jak zasycha, to już nie jest takie dobre. Let's try. Tak wiem, jak to smakuje, ale po prostu... Mm. 10 na 10. To są najlepsze frytki, jakie jadłem. Połączenie tego serka i szczypiorku i frytek to jest po prostu poezja. I co mówisz, jakbyś jedzenia no, nie widział? Więc, ocena 10 na 10, w sensie ja wiem, że z tego nic nie będzie to już lepszego, bo ja to kocham. Może jestem nieobiektywny, ale po prostu ja to kocham. To jest najlepsza rzecz na świecie. I to jest jeszcze lepsze, jak jecie to od razu, bo my to już jemy pół godziny po zakupie. I jest to już trochę suche, ale still bardzo pyszne. Polecajka 100%. Cena za te frytki wynosi 16 zł. Więc jakby... Cena tych frytek to 16 zł. Wydaje mi się, że to nie jest taka typowa cena na pewno na frytki. Są dużo tańsze. W Macu też będą dużo tańsze. Ale wydaje mi się, że warto. Jest coś innego. Są super przyprawione. Są one z serem, z zieloną cebulką. Tego nigdzie nie znajdziecie indziej, więc... Okej, teraz przetestujemy Bold Barbecue Wings. Dość dobrze wyglądają. Pachną jak barbecue. Tego sosu mogło być troszeczkę więcej, no ale trudno. To jest takie twarde. To ma kość. Nie, nie lubię. O fuj. Bardzo dobre. Przez tą kość to od razu jest dla mnie disgusting. O kur... Ogólnie nie przebadam za skrzydełkami, ale to jest po prostu dobre. Nie wiem, to jest za miękkie. Może przez to, że już chwilę leży. Mega smaczne. Nie jest złe. Ale to jest akurat prawda, że on charakteryzuje się tym takim mocno intensywnym i takim zupełnie innym smakiem niż dotychczas jedliśmy. Więc jeśli miałbym oceniać to tylko pod pryzmatem smaku, 8 dla mnie. I porównując takie KFC, serio. Ogólnie szczerze, ja nic nie potrafię zjeść z KFC, mi to nie smakuje. Mi też nie. Cena za 3 skrzydełka to jest 15 zł. 14,99, więc jakby to jest troszkę, no za 3 skrzydełka. Chcę, że to są takie tyci. Tak. Takie 3 skrzydełka, 15 zł. Więc tak, przechodzimy teraz do nuggetsów. Mieliśmy do wyboru spicy i normalne, wybraliśmy normalne. Tak, i cena za te 3 nuggetsy to jest prawie 10 zł. To chodzi 9,95. Dobra, ale patrzcie, jakie są tyci. No to tyci. Ale tutaj sobie użyjemy sosu. I sosy to są buffalo chicken, barbecue, no i chyba majonez. Ja sobie użyję chyba tego buffalo. Wezmę barbecue. Cena za sos to jest prawie 3 zł. Oh, let's try. Dlaczego? Ale to pali. Dlaczego mam tutaj włosa? Jak włosa? No. Nie mam go na getcie. O fu! Nie rozumiem, dlaczego nikt mi nie ostrzegł, że ten buffalo jest taki ostry. Cheers. Cheers.
Barbecue. To jest dobra. Ten jest lepszy sos. Dobra, w sensie tutaj znów potwierdzimy to, że ten smak jest wciąż taki bardzo charakterystyczny, taki konkretny. Sosy też bardzo pikantne, takie jakie powinny raczej być. Po prostu mnie nie smaczył ten włos. Te nuggetsy dla mnie są w sumie lepsze od Maca. Spróbujemy po prostu jakiegoś teraz burgera, bo jakby oni mimo wszystko się głównie specjalizują w tym burgerze. Ja słyszałem, że oni się wybili na przestrzeni chyba ostatnich 5 lat, w 2019 roku, przez jakąś kanapkę z kurczakiem. Więc wydaje mi się, że to jest ta po prostu ich typowa kanapka z kurczakiem, tylko że my wzięliśmy ostro. Sporo im to zajęło, bo w sumie oni są od 1972 roku. Spicy chicken sandwich. Cena tego specyfiku to 19,95. Jest na pewno dużo kurczaka, no ale tutaj nic chyba oprócz niego nie ma, jest jakiś ogórek i sos. No jeśli za 20 zł, no to powinien mieć coś sobie takiego lepszego niż taka zwyczajna kanapka. Pachnie? Dobrze. Ale nie jest jakoś bardzo spicy. Ten kurczak jest zupełnie inny niż w tych wszystkich fast foodach, naprawdę. Gdybym miał go oceniać, nie patrząc na cenę, dałbym mu takie mocne 9. No też, te ceny są po prostu z kosmosu, ale na pewno na niego kiedyś wrócę, na 100%. Tylko też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jesteśmy po prostu głodni i nam wszystko smakuje. Na pewno nie. No ale jest naprawdę bardzo dobra. 9 na 10. 9 na 10. Dobrze, przed sobą mamy sałatkę Kolesław. Z ciekawości wzięliśmy ją do spróbowania, bo jest to mimo wszystko dość popularna sałatka w Stanach, plus my też ją często jemy w Polsce, więc z ciekawości sprawdzimy, jak ona smakuje. Cena tej sałatki to jest 7,75. To jest bardzo duże, jak na takie, wiecie, malutkie pudełeczko. Próbujemy. Let's go. Co majonez i kapusta. No. Taka w ogóle nie chrupiąca, ani nic. W ogóle smak tu nie czuć. No, tylko majonez. 2 na 10. Okej, następna propozycja to są Classic Chicken Tenders. Są one w cenie prawie 18 zł. Za 3, jest bardzo dużo. Let's go. Mam nadzieję, że tej włosy już nie znajdę. Dużo lepszy niż smaku. Czuć bardzo olej. Pewnie jest to, że ta panierka jest mimo wszystko cały czas taka chrupiąca. Sosiwo. Dobra, masz przysykę spróbować jeszcze raz z tym. No dawaj. Dobra. Cheers. Ostre. Ale do nosa poszło. Wy też nie spodziewajcie się jakichś negatywnych ocen w ogóle. Ten akurat fast food w sumie jest bardzo dobrego jedzenia. Ja już wiem, że to wygra z makiem na 100%. KFC to już w ogóle. Mega dobra. Ocena to... mocno 9. Są najlepsze, jakie mogą być. Chyba, że w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo fast foodów, więc też nie mamy w czym wybierać. Czemu to wygląda jak jakiś taki spleśniały kurczak? Wygląda jakby po prostu krócił kurczaka, do panierki, no i spleśniałe w ogóle. Żartuję, to jest oczywiście żart. Są to Classic Signature Chicken. 17 zł. Są tutaj dwa kawałki, więc spróbujemy, bo wiem, że nam się zaraz będzie światło kończyć. To tak. Jest wielkie! Ale ciepłe jeszcze, jakim cudem. Brat, chyba tak się je. Nie jest dobre. Wciąż chrupiące. Wciąż ciepłe. No mega dobra, serio, jakby nie wiem, co tu mogę z tego powiedzieć. Tłusta, no ale no, bardzo tłusta. To mięsko też jest bez żył żadnych, całe bielutkie, więc to jest plus. Ja zawsze zwracam na to uwagę, więc jakby... Panie, wiecie, to na pewno nie jest coś, na co wrócę do Papajsa. Po prostu to nie jest jedzenie, które zamawiam na co dzień w fast foodach. Są to głównie burgery czy jakieś wrapy, ale to jest bardzo smaczne. Więc osoby, które to lubią, polecamy. No mocna ósemka. Nie, były lepsze już. Dobra, 8. Więc tak, przed sobą mamy wrapa. Spicy czy normalny? Spicy. Coś mi się wydaje, że on będzie spicy. Cena tego wrapa to jest 19,95. To jest bardzo dużo. Ale w sumie w maku też chyba. Nie, na pewno nie za tyle. Napiszcie, ile jest w maku. Spicy czy wrap? Spicy. Ogólnie pomidor lub sałata, która leży już ponad godzinę zawinięta ciepłego placka, już nie jest dobra rzecz do jedzenia. O, ale pali! To jest naprawdę bardzo ostre. Tylko wiecie, to jest kwestia tego, że to już chwilę po prostu leży i to też jest taki duży minus tego. Byście zjedli to od razu po zakupie, to by było nie. Moja ocena to jest 7. Zgadzam się z tą oceną. Ocenimy teraz Classic Wings, czyli klasyczne skrzydełka. Okej, klasyczne wingsy za cenę 9,95. 3. Nie wiem, jak to ocenić. Wy ocenicie, czy to jest po prostu drogo, czy nie. Ja uważam, że to jest drogo. Za 3 skrzydełka, jakieś malutkie. Let's try. Tłuste na pewno. Wiem, że to będzie obrzydliwie wyglądało, ale jest to po prostu to samo co to. Miałem na ocenę 6 na 10, jakby nic specjalnego. Next. Voodoo Wings. Ile my tego zamówiliśmy? Ogólnie wygląda to dość ładnie. No zobaczcie. O! Let's try. Powiedziałem cenę? Nie. 14,95. Taki mulący bardzo chyba smak, nie? Nie.
A, w sensie, jakbym był jeszcze głodny to godzinę temu, to by mi to może weszło, ale to nie jest coś, co bym zamówił. W sensie, ktoś, kto lubi skrzydełka i chce odmiany, no to pewnie możecie zamawiać, ale nic specjalnego. To jest taka ocena 6. Kolejne są najgorzej, później jest właśnie to. Spróbujmy teraz ostatniego burgera. Jest to burger Chicken Sandwich Deluxe. Maja, powiedz jego cenę. Cena tego burgera to prawie 26 zł. 25,95. No jest dość wypełniony. Pachnie tak w sumie jak wrap. Jak wrap, no. No pachnie ładnie. Ogólnie wypełniony jest dobrze, ale 26 zł to jest odpowiednia cena na do takiej kanapki? No mały, w sensie no jest bardzo wypełniony, ale jest mały. Dla mnie pomidory w burgerach powinny być zakazane, tak samo jak i w wrapach. Tak jo, spicy o wiele lepszy. Zgadzam się z tym, ale jeden z plusów tego burgera to, że jest mokry. I moja ocena to jest 6 na 10. Nie nadałbym więcej, nie jest w sumie najgorszy burger. Moja ocena to 6 na 10, twoja? Moja 7. Jako ostatnia pozycja to jest pozycja Pepsi. Zobaczymy, czy jest podobna w maku, czy jest to po prostu sama rozwodniona woda. Dobra, próbujemy Pepsi. Co? To jest w ogóle Pepsi? Aha. Co to jest? Nie, to jest najgorsze. To nie, w ogóle nie ma gazu. Właśnie, że nie ma też smaku Pepsi. Nie ma. Czemu tak dziwnie to smakuje? Ocena dla mnie to 0 na 10. W ogóle nie ma posmaku, dobra. Nieważne, że nie ma gazu. A gdzie jest smaku? 0 na 10. Ja zgadzam się z tym definitywnie. Kończymy po prostu ten test, bo jestem po prostu jest tak oburzony, że po prostu zaraz wszystko wyrzucę z tego auta. A story pokażę wam, jak to wszystko wygląda dookoła. Więc spadajcie do nas na Instagrama, tutaj macie nazwę. Oraz spadajcie też na TikToka. I wydaje mi się, że mimo wszystko stawiam znak na równi, jeśli chodzi o maka. Nie, bo ogólnie może też nam się tak wydaje, bo zmieszaliśmy za dużo rzeczy. Też jedliśmy rzeczy, których po prostu nie lubimy. Skrzydełek, ja nigdy nie zamawiam skrzydełek. Nie, jest to różne, na pewno. O, lampy z gasy. Czy jest to znak, że musimy już kończyć? Stawiam papejsa razem chyba z makiem. Są to różne dwa smaki, na pewno, jeśli chodzi o kurczaka. Ale nie potrafiłbym wybrać, gdybym miał chodzić do końca życia do jednego z fast foodów. Mnie najbardziej przekonują te frytki. Mnie też. Ale niech mogę chodzić. Mnie też. Dla mnie papejs jest... nie wiem, jak się wymawia tą nazwę. Dla mnie ten fast food jest o jeden level wyżej. Jesteśmy ciekawi, jak wam zasmakuje. Chętnie posłuchamy o tym w komentarzach. A my już kończymy, bo sos spływa już mi po nogach, więc to jest znak, że musimy już kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie koniecznie łapki w górę, komentarz, czy dajcie znać, czy wam się podobały takie filmiki, czy mamy robić tego więcej. Koniecznie zostawcie subka na dole. Widzimy się wkrótce.